5 tysięcy ludzi do końca maja zostanie pozbawionych pracy w Stoczni Gdynia. Panie przewodniczący, warto chociaż wspomnieć o tych zakładach kooperujących, zakładach, które współpracują ze Stocznią Gdynia, bo powiedzieliśmy już w naszym programie, że to skala prawie 80-tysięczna, która jest zagrożona odnośnie utraty miejsc pracy. Właśnie to jest zastanawiające, że strona rządowa nie zdaje sobie sprawy ze skali problemu. Otóż stocznia jest montownią statków i tutaj większość urządzeń jest dostarczana przez kooperantów współpracujące firmy. I to, co było mówione już wcześniej na tym spotkaniu, że upadek stoczni pociągnie za sobą na zasadzie domina upadłość innych firm w całej Polsce. Od tat pomoże i tutaj naprawdę będzie problem dla ogromnej rzeszy Polaków. Jakie to są firmy między innymi? Oj, to bardzo dużo firm, począwszy od mebli, wyposażenia, silników, prawda, pomp i tak dalej, i tak dalej. To długo by można, lista jest bardzo, bardzo, bardzo długa, bo przypominam, że statek to jest pływające miasto, jest samowystarczalne, a więc wszystkie urządzenia to jest pływające miasto, krótko mówiąc. Dlatego tutaj jest zbyt na wszelkie urządzenia. Dla mnie osobiście i dla stoczniowców jest zastanawiająca jedna rzecz, a generalnie niezrozumiała, że polski rząd ślepo realizuje zalecenia Komisji Europejskiej, nie mając na względzie dobra Polaków i dobra Polski. No przecież ta stocznia, ja miałem okazję bywać w innych stoczniach i na świecie i nasza stocznia, wbrew temu co się opowiada, jest stocznią w miarę nowoczesną. Oczywiście wymaga pewnego dokapitalizowania, wymaga restrukturyzacji, natomiast jest stocznią nowoczesną, stoczniowcy potrafią budować dobre statki, jest koniunktura na statki, na tej firmie naprawdę można zarabiać. I ktoś tego nie może zrozumieć albo nie chce zrozumieć, tylko dlatego, że Komisja Europejska stwierdziła, że przemysł stoczniowy, a szczególnie Stocznia Gdynia, jest konkurencją dla Stoczni Zachodniej. W Stocznie Zachodniej wpompowano 30 miliardów euro i tam nikt nie robi z tego problemu. A u nas chodzi o naprawdę drobną kwotę w stosunku do tych dotacji, które otrzymują Stocznie Zachodnie. Stocznie Francuskiej, w Saint-Nazaire zresztą, to jest najlepszy przykład. Pan prezydent Sarkozy powiedział, że nie pozwoli ze stoczni zrobić muzeum. I stocznia funkcjonuje. Ja się pytam, dlaczego ze Stoczni Gdańskiej chce się zrobić muzeum, a Stocznię Gdyńską chce się zlikwidować. Tylko dlatego, że takie jest zalecenia Komisji Europejskiej. Powtarzam, mamy swój rząd. Niby to jest polski rząd. Powinien głównie reprezentować interesy nas, Polaków. Powinien nas bronić. A on nic nie robi, tylko ślepo wykonuje polecenia Komisji Europejskiej. I do tego chociażby wspomnieć stocznie niemieckie i zaakceptowany przez Komisję Europejską Fundusz Solidarnościowy, a u nas mówi się o pomocy publicznej i tak naprawdę do dzisiaj nie wiemy, jakiej wysokości jest kwota pomocy publicznej. Proszę Państwa, ja powiem więcej. Tak się akurat złożyło, że jedna z gazet opublikowała informację kilka miesięcy temu, że stocznie otrzymały 12 miliardów pomocy. Tak się akurat składało, że byliśmy na spotkaniu w Warszawie. Zapytaliśmy pana ministra skarbu, dlaczego media kłamią. Gdzie są te pieniądze? No, odpowiedział nam, że on nie może wpływać na media. Media mają swoje źródła informacji, ale oczywiście on się nie zgadza. To ja się pytam, dlaczego nie dementowało się tej informacji, a wręcz stwierdzam, że wówczas się już przygotowało opinię publiczną do tego właśnie, do likwidowania przemysłu stoczniowego i żeby pokazać, ile społeczeństwo kosztują te stocznie. Jeżeli media informowały, że każdy Polak dopłaca do stoczni po 300 zł rocznie, no to każdy powiedział z Polaków, większość, prawda, a dlaczego my mamy dopłacać do tej stoczni? I tak robiono czarny PR do stoczni, ale widocznie mając zamiar już likwidacji tej stoczni. I to, co nam opowiadano kilka tygodni temu, że stocznie rząd chce uratować, to było zwyczajne oszustwo ze strony rządu. Nas tutaj jako strony społecznej i dzisiaj my się musimy tłumaczyć przed pracownikami, że nasze intencje i zapewnienia ze strony rządu były zupełnie inne. Rząd oszukał stoczniowców po stronie prawdy.